Siemano, moja kochana ekipo, moi mili ludzie, moi ukochani widzowie. Dzisiaj mamy coś z polskiej ziemi. Coś, co wielu z was może naprawdę znać. A mamy tutaj pakę od Komodo. I zapewne zastanawiacie się, czym jest Komodo. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, moi drodzy. Jeżeli znacie dobrze rynek energetyków, to Komodo jest naszym skarbem. Komodo to nasz polski, rodzimy energetyk. Rodzima firma produkująca energetyki, izotoniki, wody witaminowe. W wielkiej gamie smaków. Energetyków samych jest 30 smaków. Jest. No ileż można by dobrego o tym gadać? Po prostu możecie wejść na ich sklep. Możecie zamówić sobie 24 puszki, karton. Dostaniecie właśnie tak pięknie zapakowany. Link do sklepu macie w opisie. Ale jeszcze co można powiedzieć o Komodo, moi drodzy. Komodo jest marką jedyną w sobie. Marka Komodo dostała laur konsumenta 2018 roku. Jeżeli którakolwiek firma dostała laur konsumenta, to oznacza, że naprawdę może być świetna. Jest świetna. Co tu dużo gadać? Komodo nawet sponsoruje polską siatkówkę. Obczajcie ich social media, mają Facebooka, link też w opisie. Czasem robią też konkursy na właśnie taki karton 24 energetyków. Możecie nawet wygrać, a ja tutaj będę otwierał coś od nich. Nie uwierzycie, nic nie kupowałem. Ja to dostałem. Ja mam nadzieję, że bardzo dobrze zareklamuję, czy w tym, czy w innych odcinkach, właśnie tę markę, naszą rodzimą, ukochaną. A teraz zobaczmy, co my tutaj tak naprawdę mamy. Może nawet spróbuję przybliżyć tę kamerę. Jeżeli chcielibyście te... A może jednak się nie opłaca? No, zobaczymy, jak to będzie tak. Nie wiem, czy to nie jest trochę przekrzywione. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to otworzę? Tym razem kultura. Pełna musi być zachowana. Bo to polski produkt. To nie tak, że z innymi produktami też nie miałem kultury zachowanej. To jest naprawdę dużo otwierania, więc widzimy się, jak przebrnę przez te wszystkie warstwy. Ej, naprawdę to jest świetnie zapakowane. Myślę, że każdy z produktów przyjdzie wam właśnie, o, to jest naprawdę mocna warstwa folii bąbelkowej, folii ogólnie. Same plusy. No, same plusy. Dobra, widzimy się, jak to otwarza. Okej, ogółem rzecz ujmując, do nagród za 2018 rok mogę jeszcze dołożyć znak dobrej marki, przebojowy koncept, najlepszy produkt, czyli wybór konsumentów, srebrny medal. Za 2018 rok za najlepszy produkt, to oczywiście wybór konsumentów i perła rynku. Srebrny medal jako perła rynku, jako nasz wybór. I mamy tutaj trzy smaki i jeden oczywiście w drodze. Jeden w drodze, o to chodzi, że będę miał go za niedługo. Oczywiście, jeżeli chodzi, to mamy klasyczny. No nie mówcie, że kurde, nie jest ten. Mamy klasyka, mamy truskawkę. Mamy kaktus. Wszystko pięknie obrandowane. Puchy prima sort. Oczywiście mam jeszcze u mnie w Carrefourze.
jeden smak, polecę też po niego i będę mógł to testować. No i cóż, spójrzcie na ten skarb. Otwieranie było trochę mi nad tym zajęło, ale jest konkret. Jeszcze raz dzięki wielkie Komodo za przesłanie mi tego. Ja będę oczywiście bardzo się starał was zareklamować. Najlepiej po prostu jak potrafię. Jestem ciekawy, jak będą smakowały te konkrety. Powiem wam szczerze, nigdy nie testowałem i kaktusowego, i truskawkowego. A jeżeli chodzi o klasycznego piło się, to był jeden z lepszych energetyków. Wie co? Bonusowy teścik? Dlaczego by nie? Zobaczymy, czy się nie zepsuł. Ale z tym już pójdźmy. Tak dobrze wiecie, jeszcze nigdy nie robiłem testu klasycznego smaku energetyka, ale Komodo to jest w końcu Komodo. Trzeba i to przetestować. Mamy oczywiście dwa smaki, jeszcze jeden w drodze. Zobaczmy, jak to z tym. No nie zdziwi was fakt, że klasyczny energetyk ma właśnie taki złotawy kolor. Mi się wydaje, że tutaj jest taki bardziej pod żółć podbijający się. Jakbym to miał porównać z innymi markami energetyków. Ale jak to będzie tutaj z tym? Oczywiście jak to ja trzeba zobaczyć skład. Moi drodzy, jakbyście kupili sobie taką puszkę, mamy po 100 ml. Czyli co? 135 kilokalorii na całą puszkę. A nawet nie, bo tam policzyłem za 300. Dobra, policzymy to dopiero jak będę testował tamte. Teraz mamy takie... Ej, nie widzę takiej katastrofy. No może jeżeli chodzi o barwnik, to karmel amoniakalny, ale to jest chyba standard taki, jeżeli chodzi o barwienie tych energoli o smaku naturalnym. B6, B2, B12, B3 jest niacyna. Niacyna? Nie myślę, że się nie przygotowałem. Niacyna, czyli B3, B5, pantotenowy kwas, czyli mamy kompleks pięciu witamin z grupy B. Kiedy normalny energetyk ma ich tylko czy to dwie, czy to trzy, max cztery. A zobaczmy, jak to smakuje. No jeżeli dostało laur konsumenta, to jest kurde to czuć też w smaku. Pierwsze co się narzuca, nie jest taki kwaśny, jeżeli chodzi o takie standardowe tanie energetyki. W szecie jest czuć troszeczkę takiej kwaskowości, ale jak na przykład bym sobie przypomniał i sparował przy tym na przykład, dajmy na to Max Forza, którego ostatnio też testowałem, Mojito, kupiłem sobie też tego normalnego, to tam był ten kwas. Nie powiem, że katastrofalny, ale tutaj, ale tam było to czuć, ale tu nie ma tej katastrofy. Jest taka też w miarę umiarkowana słodycz. Nie jestem takim ekspertem, jeżeli chodzi o testowanie energoli o smaku klasycznym, ale ja tam najbardziej zwracam uwagę na ten kwas, na słodycz. To są takie dwa główne te tematy. Jak na przykład Monster nie ma w sobie żadnej
Kwaśność jest natomiast ultra słodki. Red Bull jest taki pół na pół, nie czuć w ogóle kwasu, ale też ze słodyczą nie poszaleli. Tak tutaj jest czuć lekki kwas, ale to troszeczkę też podbija ten smak. Dla mnie kozak. No, jakbyście jeszcze się wahali, jeżeli kupić takie Komodo, może jednak nie. No kurde, kupcie se, sprawdźcie se. Laur Konsumenta, dobra marka, 2018 roku. Byle jaki produkt tego nie dostaje. A jeżeli chodzi o kofeinę, 32 na 100 ml, czyli standardowe 80, 80 miligramów na taką puszkę. No powiem tak, jeszcze raz wielkie podziękowania dla Komodo. Będę się starał was rozreklamować najlepiej jak potrafię. Jeżeli jeszcze się wahacie, kupcie coś sobie, dajcie mi znać, czy smakowało. Link do sklepu macie w opisie. Wpadajcie na social media Komodo, na moje również i widzimy się następnym razem. Następnym razem będę to tak mieszał. Następnym razem wjeżdżają Red Bulle, bo jesteśmy oczywiście po Burnach. Staram się wmieszać też tutaj smaki Komodo. Widzimy się następnym razem. Jeżeli klasyk dobrze smakuje według mnie, to jak może smakować kaktus lub truskawka? O, a jakby kurde smakowała ta waranżada czy kola? Jeżeli kiedykolwiek wrócą, ja jestem skłonny zapłacić za całe 48 puszek. No bo 24 tego, 24 tego. Ja jestem mega ciekawy, jakby smakowała oranżada w wersji energetyka. No może dobrze, ale kto to wie?